No proszę Państwa, wielki reset. To wszyscy wiemy, co to jest. Spodziewamy się tego. To idzie. To jest nieuniknione. Ludzie gromadzą żywność. Paliwo, samochody jakieś, proszę Państwa. Wyprowadzają się na wieś. No dobrze. Zgromadziłeś te paliwo. Starczy ci na pół roku. I co dalej? No żywność masz. Na jak długo ta żywność ci starczy? Zepsuje się. Albo jak ją zjesz, nie będzie wytwarzania. Proszę Państwa. Jakie jest najlepsze rozwiązanie? Gromadzenie, proszę Państwa, to tak samo jakbyś nie gromadził. Bo to ci starczy na pewien okres czasu i to krótki. Trzeba tworzyć, wytwarzać żywność. No to sadzimy organiczne rzeczy. Nie GMO, GMO, organiczne. Przygotować się trzeba inaczej, proszę Państwa. Tworzyć, wytwarzać. Jest wielki ucisk spowodowany przez pewne grupy ludzi, którzy chcą podporządkować sobie większość. I ta większość ma im pomóc to zrobić. Bo ludzie są nieświadomi. Są na różnych poziomach świadomości. Proszę Państwa, wielki reset. No, spowodowany czym? Podatkami też, proszę Państwa. Te państwa upadają, rządy upadają z powodu bankructwa. I kto to przejmuje? Rządy pracują na kogo? Dopóki są potrzebne rządy, to pracują. A potem jest bankructwo i ci ludzie, którzy rządzili, nas uciskali, znajdą się w takim samym położeniu jak my. Proszę Państwa. I pójdą nie wiadomo gdzie. Kto idzie ich skieruje. Ja już kiedyś wspominałem, że mamy kilka poziomów świadomości. Tu nie mam kolorów. Nie miałem kolorów. Nie mam tych takich. Proszę Państwa. Te poziomy też ratują nas w jakiś sposób i przygotowują do tego właśnie resetu, kto przetrwa. No ci, co tak ochoczo chcą się tam szczepić, to na pewno za bardzo nie przetrwają, proszę Państwa, bo nie są świadomi tego, co się dzieje wokół nich, że jakoś to będzie. Zgromadzę tą żywność na te pół roku, bo myślą, że to będzie pół roku. A wojna trwa wieki z tymi samymi ludźmi. Proszę Państwa, zobaczcie, jak to wygląda, bo nawet nie wszędzie są takie tłumaczenia, ja nie spotkałem nawet, a ja Wam to wytłumaczę. Te poziomy, jeden, ale tutaj, jak człowiek nieco się bardziej rozwija, przechodzi na ten następny poziom, więc to takie zbiory zbiorowe są. O, jak tutaj, zobaczcie. Należą to wspólnie do tego i do tego. O, poziomu. Dlatego możemy wędrować. To nie jest tak, że, proszę Państwa, że te wszystkie poziomy są zamknięte dla człowieka numer 1 czy 2. On się nie może dostać tylko dlatego, że ma niską wibrację. Wibracja się zmieni, to on się dostaje wyżej, taki człowiek, proszę Państwa. Zaczyna więcej widzieć, rozumieć. Dlatego ja to odkryłem, bo znalazłem się na tym poziomie. Piątym. I przechodzę na szóstym, doświadczam tej błogości dziecinnej beztroskości. Dlatego tak się śmieję na tych filmikach, proszę Państwa. I Wy też macie takie okresy, że tu się znajdujecie. To trwa krótko może. Może u innych ludzi jest dłużej. A są tacy, co są na stale umieszczeni w tym właśnie poziomie świadomości. Ci ludzie przetrwają. Przetrwają, proszę Państwa, ich wibracja jest inna. I będzie im lepiej, proszę Państwa. Zawsze się zdanie dla niego rozwiązanie. Życie ich tak poprowadzi. Ktoś tam napisał kiedyś, że trzeba uniknąć toksycznych ludzi i tak dalej. To jest pierwszy krok do tego, żeby się zabezpieczyć przed tym resetem. A kto z nas nie jest toksyczny? Jesteśmy toksyczni dla pewnej grupy ludzi. Każdy z nas. Te toksyczne wymyślili właśnie globaliści, żeby oddzielić ludzi od ludzi. Od rodziny od rodziny. Tak, kto jest toksyczny, unikaj, bo tak dalej. Proszę Państwa, to jest wszystko nam dane po to, abyśmy się rozwijali, a nie unikali. Jeśli nam nie odpowiada, przeszliśmy tą lekcję, zaliczyliśmy to, no to przechodzimy
Nie musimy się z tymi ludźmi męczyć. Bez urazy do tych ludzi, ale z wdzięcznością, że dzięki tej osobie poznałem się bardziej. Proszę Państwa, więc ci toksyczni ludzie są nam potrzebni. Co to ma wspólnego z nowym resetem? Proszę Państwa, no i ma dużo. Jesteś mocniejszy, masz większą wiarę przetrwania. Nie masz takiego niepokoju, tego lęku w sobie. No jest, bo to idzie. Idzie, proszę Państwa, że to, co własne, twoje, będzie zabierane. No już jest zabierane. Na przykład masz ziemię i płacisz podatek. To znaczy, że państwo przejmuje to. Tak jakbyś ty był, no, dzierżawił to, co właściwie ty posiadasz. Wszystko jest przejmowane przez państwo. A kto państwo przejmie? No właśnie. Nad państwem coś jest jeszcze. Właśnie. Ta grupa elita się nazywa. To wszystko będzie przejmowane przez tą grupę, proszę państwa. My będziemy tylko do pracy, będziemy zbędni na tej ziemi. Niepotrzebni. Zobaczcie, w sklepach już są wprowadzane automatyczne jakieś tam urządzenia, że nie potrzeba ludzi za dużo. Jak wylatujesz samolotem, już paszporty się robi bez pisania nic, tylko jest automat, wkładasz paszport, przyciskasz troszeczkę, idziesz dalej. Ci, co nas dręczą, ci ochraniarze, też stracą robotę. No tak, wszystko będzie, proszę Państwa, kontrolowane inaczej. Zobaczcie te amerykańskie więzienia, jak są świetnie urządzone, że nikt nie ucieknie. Tam się pali światło 24 godziny na dobę. I taki obóz, jak się zrobi na cały świat, do tego doprowadzimy, bo po prostu nie potrafimy sobie poradzić z tym. No, na razie to widać, że ci, co to stworzyli, no, odnoszą powodzenie. Ta wojna światowa im się jakoś nie udała. Hitler przegrał. Ale kto skazał tych ludzi? Oni dalej działali, robią, wspierali poczynania Niemiec hitlerowskich. Nikt ich nie ukarał. Oni są nietykalni. Proszę Państwa, jak się teraz przygotować? Wytwarzać produkty. Proszę Państwa, trzeba coś tworzyć. Cały czas, żeby to nie było zastoju w tym. Pomimo tych restrykcji, ta policja musi to zrozumieć, że nie możemy rujnować swojej gospodarki. Że musimy tworzyć, że musimy pracować i ta żywność, przede wszystkim żywność, woda pitna, no nie może być, proszę Państwa, że jest pod kontrolą. Żywność pod kontrolą też będzie może, no. Kto wie, czy nie będzie przyjął żywności, a już było tak za Polski Ludowej. Do tego doszło, że było na kartki. Jak nam odetną wodę, prąd, to będzie tak, jak w Wenezueli zrobili. I wtedy właśnie wiadomo ludzi głodem. Za miskę ryżu ludzie będą robić wszystko. Do tego nie chcemy doprowadzić, żeby nas zrównano z tym najbiedniejszym, bo do tego jest ten socjalist stworzony. Żeby wszystko było równe i sprawiedliwe. Tak, nie może być nierówności. Społeczeństwo musi być równe. I do tego właśnie najbiedniejszego. Ja nie chcę być w takim położeniu. No, ale są tacy ludzie, którzy popierają tą równość. Chcą być równi. Wszyscy mają być równi. Równo zarabiać. I tak będzie. Może tak będzie. I jeśli do tego doprowadzimy i dopuścimy. No, dziękuję za uwagę.